Zamek Książ, jeden z najpiękniejszych zabytków na Dolnym Śląsku. Co pan może nam powiedzieć o tym pięknym zabytku? Ciężko zacząć od jednego miejsca, bo to jest nie tylko najważniejszy zabytek Śląska, ale też jeden z najpiękniejszych, nazywany Perłą Śląska już od XVIII wieku. To jest dawna twierdza Piastów Świdnicko-Jaworskich, która powstała w XIII stuleciu. Objęta przez rodzinę Hochbergów w 1509 roku, bo znajdowała się w ich rękach do 1943 roku i to właśnie Hochbergom zawdzięczamy dwie przebudowy, które sprawiły, że zamek wygląda tak, jak wygląda. Przebudowa renesansowa, przebudowa barokowa, ale także przebudowa dwudziestowieczna, czyli trzy przebudowy, które sprawiły, że zamek możemy podziwiać dzisiaj w tym kształcie. A dlaczego warto zwiedzać Zamek Książ? Co takiego kryje w sobie? Wszystkie tajemnice. Zamek jest nierozerwalnie związany z postacią księżnej Daisy, jego przedostatniej właścicielki, matki ostatniego właściciela, Hansa Heinricha XVII, słynnej księżnej Daisy von Pless, ale także miał być w czasie II wojny słynną kwaterą Hitlera, czyli nazistowskie tajemnice. Piękny park krajobrazowy, książeński park krajobrazowy, drzewostan z XVIII wieku, wiekowe lipy, park angielski, ogrody francuskie, przepiękne ogrody tarasowe. Palmiarnia, niesamowita palmiarnia, która jest jednym z największych i najwspanialszych tego typu obiektów w Polsce, ale także stado ogierów w Książu, szczycące się swoją hodowlą koni śląskich. Czyli można tutaj robić ogromnie wiele rzeczy, można spędzić czas wyjątkowo i można tutaj się właśnie uczyć historii Dolnego Śląska. Wspomniał pan o tajemnicach. Jakie to mniej więcej są tajemnice? No właśnie, po co budowano tunele pod Książem, dlaczego je drążono, jakie miało być ich przeznaczenie, czy rzeczywiście Hitler miał mieć tutaj swoją najpiękniejszą kwaterę i które pokoje były dla niego przeznaczone. Kolejną tajemnicą związaną z zamkiem jest to, gdzie jest pochowana księżna Daisy, bo jej szczątki zostały ukryte przez bierną służbę podczas tego momentu, kiedy tutaj stacjonowali Sowieci, kiedy zamek był plądrowany przez Rosjan. Wtedy też jej szczątki zostały ukryte, do dzisiaj nie ma po nich śladu. No ale także cała historia XVII, XVIII, XIX wieczna to jest ciągle pole tajemnic i pole dla popisu dla badaczy, dla historyków, dla ludzi, którzy się interesują nie tylko losami arystokracji, ale także całego Dolnego Śląska.